Jeszcze 4 lata temu odjeżdżały stąd autobusy. Teraz powstaną tu mieszkania. Działka przy ulicy Piotra Skargi w samym centrum Katowic zostanie zabudowana 3 wieżami, z których najwyższa będzie miała prawie 59 metrów. Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. Karolina Komada. Choć plac przy ulicy Piotra Skargi w Katowicach wciąż stoi pusty, to już wkrótce mają tu wyrosnąć 3 wysokie budynki. Na z każdej strony po prostu to centrum betonują. Pani Danuta od dziecka mieszka w tej kamienicy naprzeciwko. Pamięta, jak przez lata mieszkańcy skarżyli się na dworzec autobusowy, który działał tu do końca 2020 roku. Cieszyliśmy się, że pozbyliśmy się dworca PKS-u, bo jest spokój, a teraz będzie budowa. Tu powinno coś zrobić coś zielonego przede wszystkim, bo tylko jest tylko ten jeden placyk i nic więcej. A tutaj jak teraz postawią ten biurowiec, to nie przynacie ten bloki, to nie przypiął, nie przyłatał. Naprawdę. Także nie jestem zadowolona. Niezadowoleni są też inni mieszkańcy. Obawiamy się tego, że jak będą niestety fundamenty kładli i tak dalej, no to że niestety coś się tutaj posypie, tak? Tutaj czuć, wie pan, jak się to nazywa, wibracje, jak przyjeżdża autobus, a co dopiero jak będą fundamenty kładli. A fundamenty będą powstawać już niedługo, bo deweloper firma Archicom otrzymał już pozwolenie na budowę. 2 kondygnacje mają być kondygnacjami podziemnymi, natomiast dojazd do drogi, przyłączenie do drogi jest przewidziane od ulicy Słowackiego w ramach tego pozwolenia na budowę. Na razie trwa porządkowanie terenu po dworcu, jednak jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa budynków, które będą miały od 12 do 18 kondygnacji. Najwyższy sięgnie prawie 59 metrów. Łącznie w inwestycji znajdzie się 341 mieszkań i 6 lokali usługowych. Będą od takich najmniejszych jednopokojowych po maksymalnie mieszkania 5-pokojowe. Pod budynkiem znajdzie się 2-kondygnacyjny garaż podziemny. Liczymy również na rowerzystów, bowiem w budynku będzie bardzo duża ilość miejsc dla rowerów. Budowa ma trwać 2 lata, a nowe mieszkania na terenie po dworcu autobusowym będą gotowe w październiku 2026 roku.